skupia się na tym, co robi. Każdy człowiek, który wykonuje jakąś czynność, żeby zapewnić sobie przetrwanie. Weterynarz. Wydaje mi się, że jest to osoba, na której praca stanowi jakąś wartość. Każdy człowiek, który pracuje. Roboter. Robotnik, który pracuje po prostu, żeby żyć. I jakaś praca w korporacji na przykład, albo praca z pasji. Moim zdaniem nie ma żadnych wyznaczników, więc może być to praca lekka, może być to praca ciężka. Ciężko musi pracować taka osoba, czy niekoniecznie? Ciężko. Ciężko! Jest tu inne podejście do tego, że ta praca jest dla nich ważna i praca stanowi pewnego rodzaju pasję. Każdy zawód jest ciężki. Lekarz ma swoje obowiązki, sprzątaczka ma swoje obowiązki też. Chciałabym zająć się pomaganiem i szerzeniem świadomości na temat osób LGBT i problemów mniejszości w Polsce. Chciałabym wykonywać jakiś zawód, który po prostu będzie sprawił, że jestem szczęśliwa, którym będę się dobrze czuła. Malarką. Chciałabym powiązać swoje życie w pewnym stopniu ze sztuką. Chciałabym być biotechnologiem. Zostanę policją. Mam nadzieję, że kiedyś będę w takiej pracy. Bardzo bym się chciała tak widzieć. Każdy, kto będzie pracował, będzie człowiekiem pracy. Człowiekiem. Mam taki tryb życia, że mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem pracy. Tak, jestem. Działam na rzecz swojego rozwoju. Nie umiem się postrzegać całkowicie jako człowieka pracy. To poświęcam czas na uczelni. Jestem człowiekiem studium. Oto oni, czyli młode pokolenie, które już tworzy nam obraz człowieka pracy przyszłych dziesięcioleci. Dołączam i ja do biegu w poszukiwaniu pracy, a może szczęścia?